Okej, okay, moi drodzy. Na początek Paweł Ferenowski zaczął, mówię Ferenowski, bo potem będzie wiele razy Paweł i to będzie znaczyć Paweł Starsu. A więc Paweł Ferenowski zaczął fragmentem z listu do Filipian i w zasadzie mógłbym skończyć, bo on tam na zastosowanie podał, ale pewnie nie każdy pamięta, to powiem to jeszcze raz. Postaram się wyczerpać temat, a nie was, ale to też się może nie udać. I dlatego, jeśli masz zasnąć na resztę kazania. Albo chcesz odsłuchać to nagranie, bo to będzie nagrane później i złapać główną myśl o to ona, zanim to się stanie. Cokolwiek dobrego robisz ludziom albo Bogu, to jeśli nie wynika to z miłości, to jest bezwartościowe. Cokolwiek bez miłości nie ma wartości. I dziś zajmiemy się, co to jest ta miłość. Będziemy czytać pierwszy list do Koryntian 13, rozdział cały. Wszyscy wiedzą, to kiedykolwiek otwierał Biblię, że jest to hymn o miłości. Czasem jest mówiony na ślubach, zupełnie nie wiadomo dlaczego. To nie jest żart, bo Grecy, moi drodzy, mają osiem słów, osiem, na określenie miłości. I to, co jest na ślubach, to nie jest to słowo, które jest używane w tym fragmencie. Co więcej, całe to słowo, agape, to wiadomo, agape, czyli miłość o niej będę mówił później. Ono jest bardzo często, dzisiaj gdybyśmy tłumaczyli nasze pieśni na grecki, to co chwilę byłoby, oni by to tłumaczyli agapę, ten właśnie rodzaj miłości, o którym jest w pierwszym liście do Koryntian w XIII rozdziale. Natomiast Grecy byliby strasznie zdziwieni, tacy zwykli Grecy, bo oni używali, chcieliby używać innych słów na określenie miłości, bo to agape było bardzo takie niepopularne, nawet wkurzające, bo ono takie nieludzkie jest. My mamy siedem innych słów na określenie miłości, która bardziej pasuje do człowieka. Tymczasem Paweł i inni autorzy Nowego Testamentu z uporem używają słowa agape, więc dziś się nim zajmiemy. Ale zanim to przypomnę jedno z moich ulubionych powiedzeń odnośnie kazań, że tekst bez kontekstu jest tylko pretekstem, żeby powiedzieć to, co się chce i jeszcze poprzeć to. Autorytetem Bożego Słowa w całkowicie nieuprawniony sposób. To nie jest rozważanie na ślub, bo nie w tym kontekście pisał Paweł. Cofnijmy się więc przynajmniej o dwa odcinki. W poprzednich rozdziałach Paweł wskazywał problemy występujące w Koryncie i pokazywał je, ich rozwiązanie. Generalnie cały pierwszy list do Koryntian to takie kompendium wiedzy, jak radzić sobie w kościele, który ma wiele problemów. I dlatego ten list jest dla nas taki cenny. Inne też są cenne z innych powodów. Paweł pokazywał konieczność wyrozumiałości wobec innych chrześcijan. Kiepsko tam w tym było. Paweł pokazywał konieczność samoograniczania swojej wolności. Bo kiepsko tam w tym było. W końcu pokazywał szereg innych zachowań, które być powinny, a ich nie było, albo były, ale być ich nie powinno. I w rozdziale 12 musimy zacząć od 12, dlatego, bo rozdziały 12, 13 i 14 powinno się czytać radem. Paweł zresztą pisał ten list i nie zastanawiał się: Ej, teraz piszę rozdział 13, będzie o miłości, a w 14 będzie o proroctwach i mówieniu językami, a w 12 powiem o tym różnych innych rzeczach. Nie. On to po prostu pisał do ludzi, których kochał i którzy rozdzierali jego serce, bo on ustanowił kościół. Jezusa Chrystusa, Kościół pełen miłości, który w tej miłości niestety ale podupadał. I jak już słyszeliśmy w poprzednich dwóch odcinkach, które Mateusz mówił, kościół powinien działać jako ciało Chrystusa, jako żywy organizm. Rozdział 12 cały o tym mówi. Tam jest właśnie taki obraz nieorganizacji, niezależności jakichś takich ludzkich, ale ciała. To było bardzo zrozumiałe dla tych ludzi. Dla nas też raczej powinno być porównanie. mamy być żywym organizmem i wypełniać wolę Chrystusa, nie swoją, nie członków ciała, tak jak ja staram się i Mateusz też chwalił się, jak to umie podnieść jedną rękę i drugą i one wypełniają jego wolę, a nie, że te ręce, tak nie jest za bardzo wiadomo, co one zrobią. Tak ma działać Kościół ciało Chrystusa. wypełniać wolę głowy, którą jest Jezus Chrystus. Kościół też, ten w Koryncie przeżywał pewne problemy związane z tym, że skupiali się na wybranych darach. To było szczególnie widać w tym właśnie w rozdziale 12. A tymczasem oni mieli je zrozumieć i zaakceptować tą swoją różnorodność, żeby tą różnorodnością na różne sposoby sobie wzajemnie służyć i rozwijać wspólnotę. Bo źródłem, i to Paweł wbijał do głowy im jak młotkiem, źródłem tych wszystkich różnych darów jest jeden. I ten sam Bóg, i Jezus Chrystus. I dalej, Kościół ma nie tylko tą różnorodność zrozumieć i zaakceptować, ale docenić. Nie mamy skupiać się na określonych darach, obdarowaniach, dzisiaj byśmy może powiedzieli też, ale na dobór Kościoła, bo na tym skoncentrował się Jezus. Skąd to wiemy? Bo dla dobra swoich ludzi, dla dobra Kościoła, Jezus dał się zabić. I Paweł, apostoł wskazał na wartość różnorodności w kościele i w XIV rozdziale jeszcze do tego powróci. Przypominam, on nie wiedział, że pisze 14 rozdział. On nawet nie wiedział, że pisze Pismo Święte, ale Bóg Duch Święty, wiedział. I zanim przejdziemy do. Czy może inaczej, zanim Paweł przeszedł do, ponownie do omówienia daru proroctwa i języków i porządku, co będzie w XIV rozdziale, zrobił sobie taką wycieczkę, taką dygresję. Tak, takie coś na boku i dziś nazywamy to 13 rozdziałem listu, pierwszego listu do Koryntian. Zadał pytanie na koniec, na koniec poprzedniego fragmentu list do Koryntian 12, 29-30. Zadał szereg pytań, ja je przeczytam wszystkie. Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy we wszystkich przejawia się moc albo cuda? Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? I to były pytania retoryczne. Oni oczywiście znali odpowiedź na to, bo właśnie ta odpowiedź, no nie, no nie wszyscy, była problemem w Koryncie, bo oni działali tak, jakby to, na czym oni się skupiają, było najważniejsze. Tymczasem Paweł pisze dalej, bo to powodowało podziały w tym kościele. To, że ktoś się skupiał na proroctwie, coś ktoś na, na czymś innym. To to powodowało, po, powiedziały. Mateusz o tym też był. O, to ty, y, ty prorokujesz. Super. To, to ja jestem z tobą. Ty nie prorokujesz mm, trochę gorzej. A Paweł pisze dalej. Oczywiście gorąco pragniecie większych darów łaski, ale ja wam skażę drogę najspanialszą. Przeczytamy teraz ten cały fragment, cały 13, listu, 13 rozdział. Ja czytam z fragmentu, ja czytam z Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. wyczytajcie z takich, jak macie. Postaram się czytać, czytać wolno, bo nie wiem, czy dziś jest tekst, tak jak mówił Paweł, kola dokonuje cudów właśnie, obsługując trzy stanowiska jedną osobą. Przeczytam 13 rozdział w tłumaczeniu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. I pomyślcie, że jesteście na ślubie, i pomyślcie, że to niepotrzebnie, bo to zupełnie nie o tym, ale o tym później. Choćbyś mówił językami ludzi i aniołów, a miłości, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią codźwięczy lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełną wiary tak, żebym przenosił góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie. Nie da drości. Miłość się nie wynosi. Miłość nie jest nadęta. Miłość postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi do rachunku krzywd. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać, miłość nigdy nie ustaje. Natomiast proroctwa? Te się wypełnią. Języki? Te ustaną. Wiedza? Jej świeżość przeminie. Zresztą nasza wiedza i tak jest wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości. To, co ograniczone, utraci, utraci swe znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. A z nich. Największa jest miłość. A zanim przejdziemy do 13, zatrzymajmy się znowu na poprzednim zdaniu, na końcówce 12. Ja Wam wskaż... wziąłem sobie sześć przekaz... przekładów i są generalnie trzy wersje, w tych sześciu pewnie jest ich jeszcze więcej. Ja Wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą, pisze Paweł, albo ja Wam nawet wskażę drogę najwspanialszą, albo ja Wam lepszą ukazuję drogę. I pytanie powstaje pytanie. Czy ta droga, o której zaraz będzie ten 13 rozdział, co sobie przeczytaliśmy, to jest droga do utrzymania jeszcze większych darów niż te wspomniane wcześniej? A może to jest droga, która prowadzi do czegoś jeszcze lepszego niż dary? Czyli czy to prowadzi do jeszcze większych darów, czy do czegoś lepszego niż dary? Pawłowi raczej chodziło o tą drugą opcję. Czyli o coś większego niż poszczególne dary. Skąd to wiemy? Bo dalej pisze w, 14, w pierwszym wersecie 14 rozdziału: zabiegajcie zatem o miłość, i później pisze o darach. On mówi: najpierw zabiegajcie o miłość, a później pisze o darach. To zupełnie nie obniża rangi darów, które przecież pochodzą od tego samego Boga. Dlaczego powiedziałem, że nie powinniśmy tego czytać na ślubach, może nie tyle, że nie powinniśmy, co że to trochę nas źle kierunkuje w zrozumieniu tego tekstu. Ja osobiście, gdybym został poproszony o kazanie na ślubie, kierowałbym się raczej do piątego rozdziału listu do Efezjan, zaczynającego się fragmentu od ze względu na Chrystusa bądźcie sobie nawzajem ulegli, niż na list do Koryntian, hymn o miłości. Bo gdy mówimy sobie hymn o miłości, to okej, okay, fajnie, hymn o miłości, Ej, ale hymn to jest poezja. A więc poezję interpretujmy jak poezję, a nie jak traktat teologiczny. Gdy mówię dawno, dawno temu, w bardzo odległej galaktyce, to oczywiście są to biedne wojny, ale gatunkowo to jest baśń. Więc będę interpretował to jako baśń. Gdy mówię za górami, za lasami, za siedmioma strumykami. To nikt się nie będzie. Za... A gdzie jest miejsce akcji? To, ale od którego miejsca te siedem liczyć. No nie, no to jest bajka. Wszyscy wiedzą bajka, okej okay. interpretujemy jako bajka. To dlaczego rozdział 13 listu do Rzymian często interpretujemy jak traktat teologiczny? Pawła, skoro Paweł dał nam lepszy traktat teologiczny, w liść do Rzymian po, 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 popatrzmy na list do Rzymian, gdzie wszystko jest poukładane, przemyślane, wynika logicznie jedno z drugiego. A tu mamy wiersz. Poemat może to nie jest taki wiersz. Jak my to rozumiemy, bo oni w ogóle inaczej trochę pierwsze pisali. Natomiast to co najważniejsze, gdy bierzemy rozdziały 12, 13 i 14, to ten 13 rozdział to jest takie, taka dygresja, taka myśl wyjaśniająca. On najpierw mówi o tych darach, wy to źle robicie w tym Koryncie, tu się koncentrujecie na tym, tutaj ma być jedność kościele, a wy tutaj sobie robicie frakcje. Bo przecież jest droga doskonalsza. Ej, i mówi o miłości, i potem znowu wraca. No więc zabiegajcie o tą miłość, a z tymi darami to ma być tak. I tak tylko przypominam, bo pewnie wszyscy wiedzą, ale może ktoś się zdarzy, że nie wie. Podział na te werety i te rozdziały, my je wyciągamy. To jest o 13 wieków późniejszy, w XIII wieku dopiero podzielono na, na rozdziały Biblię. A w szesnastym na wersety. Paweł nie tylko nie wiedział, że pisze Pismo Święte, ale nie wiedział, że pisze pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Natomiast ten rozdział, ta dygresja jest ogromnie ważna do zrozumienia tematu darów, do zrozumienia tematu Kościoła i do naszego codziennego życia. Spójrzmy sobie, bo, mimo że to jest jednak, że to jest poezja, że to jest pewien, pewien pewny poetycki tekst, to jest list oczywiście, ale to jest pewien poetycki tekst, widzimy w nim pewne części, pewną strukturę. Ale podkreślam, że to jest tak, jakbyśmy oglądali strukturę wiersza, że poeta, autor chce coś przekazać, tu jakiś obraz, a tu jakiś inny obraz, a tu jakaś ilustracja. To nie jest traktat teologiczny. Więc jakie obrazy? Wersy 1, 3 ilustrują Pawłowe przekonanie o tym, że cokolwiek czynione jest bez miłości, nie ma wartości. Tak jak tytuł tego, tego, tego rozważania, cokolwiek bez miłości nie ma wartości. A reszta 13 rozdziału to wyjaśnia. Wersety od 4 do 7 to jest taka definicja, podkreślam cudzysłów definicja miłości Agape, autorstwa Pawła, tam jest aż 15 tych. Ale podkreślam, to nie jest traktat teologiczny, więc nie przywiązujmy się tak bardzo do tego, że to jest definicja jak w słowniku. To jest pewien obraz. A 8.12, w zasadzie 13, to przedstawienie wartości miłości jako doskonałej i ponadczasowej. W przeciwieństwie do na przykład proroctw, do wiedzy. I przejdźmy sobie teraz. Powtórzę jeszcze, bo tak warto powtórzyć tak mi tutaj wbili do głowy kiedyś mądrzy kadnodzieje. Jakbyś masz, jak masz cokolwiek zapamiętać z tego kadania, to niech to będzie cokolwiek dobrego robisz ludziom albo Bogu. Jeśli to nie wynika z bezwarunkowej miłości, z tej agape, o której zaraz wszystko będziemy wyjaśniać, to to jest bezwartościowe. I Paweł, mamy takie fajne te tłumaczenia, one są chyba lepsze niż oryginał. Oczywiście wartuje. Bo, ale tłumacz interpretuje i chce przekazać coś, co wydaje mu się, że z tekstu wynika. Natomiast ten tekst Pawła jest o wiele prostszy niż tłumaczenia, które czytałem. Bo u niego jest. Bezwartościowe, bezwartościowe, bezużyteczne. To są określenia na te wszystkie rzeczy, na te wszystkie dary, które się czyni bez miłości. Bezwartościowe albo bezużyteczne. I miałem takie oleśnienie, a moja żona to wiedziała. Ja przychodzę do niej mówię, Ej, Ania, a wiesz, że ten pierwszy, pierwszy werset to to może być takie obraźliwe dla Koryntian? I ona powiedziała, że, że, że powiedziała dlaczego. To mnie trochę. Mądra no dziewczyna, no. ale wpadliście na to, że pierwszy werset może być obraźliwy. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy lub hałaśliwym cymbałem. On mówi o sobie, a to jest obraźliwe dla koryntian prawdopodobnie, Bo, ale zatrzymajmy się. Odniesienie do ludzi i aniołów, bo czasem to są różne interpretacje, no co do języków ludzi to nie mamy chyba wątpliwości. Chodzi o języki, którymi mówią ludzie czyli takie prawdziwe języki które istniały lub istnieją. Co do języku aniołów, no to zdania biblistów są podzielone. Dość powszechny w świecie grecko-rzymskim był pogląd, że aniołowie mają swój język. Pytanie, co poganie grecko-rzymscy myśleli, kim są aniołowie. No ale dobra, niezależnie od tego kim są aniołowie, był taki pogląd, że oni mówią w innym języku własnym. Paweł w ogóle nie rozwija tego tematu, on po prostu przywołuje ten pogląd. Inny pogląd mówi, że Paweł ma na myśli język rozmowy z Bogiem, albo język, w którym Bóg objawia swoją wolę, a ktoś inny musi ten język tłumaczyć. Tutaj ten dar tłumaczeń wchodzi. I też Paweł nie, jakoś nie rozwodzi się nad tym, on tylko to wymienia, bo niezależnie, która odpowiedź jest prawdziwa, Paweł pisze coś, co musiało tych Koryntian przynajmniej sprawić osłupienie, a może nawet gorszyć. Ciąg dalszy, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co brzęczy lub hałaśliwym cymbałem. Przekaż tego zdania jest dla nas zrozumiały jednoznaczny. Nawet dar języków, jakkolwiek rozumiany, jest bezużyteczny, jeśli nie stoi na tym miłość. Okej, okay, dla nas zrozumiały dla nich też, ale dla nich był jeszcze o tyle obraźliwy, bo dla nich w ich pogańskiej rzeczywistości było oczywiste, gdzie jest hałas cymbałów, tych wszystkich trąbek i innych. Innych różnych instrumentów, taki hałaśliwy, transowy, byśmy powiedzieli, wprowadzający w trans. No, na spotkaniach, na nabożeństwach można powiedzieć pogańskich kultów. Szczególnie Dionizosa czy Kybele, bardzo popularnych tam, to były kursy takie trans, transowe. Tamta muzyka miała wciągnąć człowieka w trans, w kontakt z bóstwem. Więc dla Koryntian to było. Wiecie co? Jeśli mówicie wy, Koryntianie, mówicie językami. Ale robicie to bez miłości, to niczym nie różnicie się od tych pogan, którzy część demonom oddają. Tak samo to wygląda, bo tak jak tam nie ma miłości, tak i u Was nie ma miłości. Więc przywalił, co? Bez miłości dar języków przypomina obcą Bogu wrzawę pogańskiego kultu. A to tylko pierwsza z ostrych przytych, pierwszy z ostrych przytyków Pawła. I to widać w tym takim. Zachęcam, jak macie, to bierzcie, a jak nie macie, to na bądźcie. Przekład interlinearny. Tam nie trzeba znać greki, ale fajne jest to, że widać właśnie te, te, ten taki pawłowy czy inny, czy z innych autorów Nowego Testamentu styl, bo tak jak mówiłem w przekazie, w, trans, w, w, w tłumaczeniu trochę to może być wygładzone albo zmienione, a tam widać u Pawła taki właśnie ostry, wtykający szpilę, ale z miłości, z troski styl. Pamiętajcie, że on założył ten kościół w Koryncie, on tam niejedno przeżył z nimi, był z nimi, list do Rzymian tam u nich napisał, on ich kochał i czuł odpowiedzialność. To nie była głupia miłość, to była dojrzała miłość, rodzicielska chyba, ja bym powiedział. I teraz, tak jak mówiłem wcześniej, użyte w całym tym 13 rozdziale słowo miłość, agape, to jeden z ośmiu rodzajów miłości, ośmiu. Słów, które Grecy używali na określenie miłości, i to, co chcę podkreślić po raz kolejny, bo to bardzo ważne, żebyśmy mieli w głowie, to nie jest definicja słownikowa, tam co mamy miłość. To jest, dla Greków ono miało znaczenie słownikowe, to, to agape. Co więcej, właśnie z powodu tego, że to była miłość bezwarunkowa, oni nie lubili tego, no bo nie da się kochać bezwarunkowo, no chyba, że się czasem da. Więc oni woleli używać tych innych określeń, bo było wiadomo, aha, to jest miłość rodzicielska, to przyjacielska, to jakaś tam, o tym za chwilę, ale agapę nie lubili. Natomiast Nowy Testament jest naszpikowany tylko i wyłącznie, no nie, ale w większości to jest agapę. Kilka razy jest tylko inne słowo użyte na określenie miłości. I jeszcze jedna ważna rzecz i pomimo tego, że to jest tych wszystkich zastrzeżeń, że to jest poezja i nie jest słownik, to jednak ostatecznym autorem jest Bóg, Duch Święty. On wiedział, co pisze, dlatego możemy polegać na tym i każdym innym fragmencie Biblii, bo autorem ostatecznym jest Bóg i On wiedział, co pisze. No to teraz co? Osiem rodzajów miłości. Rodaj pierwszy, wypisane w kolejności nawet nie wiem jakiej, to nie jest ani alfabetyczna, ani jaka, ale chciałem tak, żeby Agape była ostatnia. Zaczynam zatem od filia. Filia to słowo na miłość określone jako kochająca, przyjacielska. To jest lojalność, uczciwość, wierność, wsparcie, mocna więź to, co łączy przyjaciół, prawdziwa przyjaźń. Gdy ja sobie myślę, to jest to, co łączyło kiedyś mnie z Misiem, o którego wielokrotnie wspominałem co widzę u mojego syna Tośka i jego przyjaciela Samuela. To jest miłość przyjacielska to jest filia. Bardzo różny od kolejnego rodzaju. Kolejnym rodzajem jest miłość eros. Miłość pełna pożądania, zmyślowości, namiętności, skupiona na seksualności i niestety mamy do rodzaju jakieś dziwne skojarzenia, że może gorsze? Nie, Bóg ją wymyślił i Bóg dał nam ją w darze. Jest żywiołem, który trudno okiełznać i na pewno eros to jest, po, po, w Rzymie to był amor i wiemy wszyscy strzała Amora, ten taki chłopczyk strzela i wszyscy są zakochani. I pa, zobaczcie w bajkach. Najczęściej właśnie jest takie coś, że jest ten amorek, on strzela, i ten ktoś, kto został trafiony strzałą amora, to jest taki zakochany, taki czuły, taki, taki och. Ale gdyby to pomyśleć, to yy, yy, uderzenie strzałą erosa nie nadawałoby się do bajek dla dzieci. Więc trochę takie pomieszane, ale w każdym razie to miłość skupiona na sferze seksualnej. I to jest od Boga. Filautia coś, co może nas zaskoczyć, bo to miłość do samego siebie. Ale uwaga, to nie jest egoistyczne skupienie na sobie, tylko akceptacja siebie, bo ja też jestem stworzony przez Boga. I nie chodzi o akceptację moich grzechów, tylko o akceptację tego, jak wyglądam, jak się czuję, jaki jestem psychicznie. Nie o akceptację grzechów, o akceptację tego, jakim Bóg mnie stworzył, nie jak ja siebie psuję. To zdrowe podejście do siebie, nie samo uwielbienie i jak mówi powiedzenie takie znane, żeby pokochać drugą osobę, najpierw musisz pokochać samego siebie. W zdrowy sposób, oczywiście. Trzecia, czwarta, czwarty rodzaj Storgę, miłość rodzicielska. Sprawia, że choć dziecko wywraca świat do góry nogami, szczególnie małe i szczególnie Matki świat, to nie chcemy już stanąć przed dziecka. To miłość bezwarunkowa, czysta, oddana. Miłość, która pozwala przetrwać trudy wczesnego etapu rodzicielstwa i nawałnice późniejszych etapów. Szczególnie tutaj chcę, żeby Ania to przetłumaczyła bez, bez pośpiechu. Pragma. Miłość dojrzała, przejawiająca się w szacunku, lojalności, gotowości do wybaczenia, w cierpliwości i łaskawości dla drugiej osoby. To jest miłość trwała. Trzeba czasu, żeby powstała. Ale jak powstanie, niełatwo nie ją zburzyć. Ludus, czyli miłość zabawna, czyli zakochanie, zauroczenie, to jest to, co nazywamy motelkami w brzuchu, albo różowymi okularami, albo jeszcze jak tam, że chce się przebywać z ukochaną osobą każdą, możliwy, każdą możliwą chwilę. I zakochanie jest czasem lekceważone jako taka miłość niedojrzała, ale to jest tak, jakby lekceważyć niedojrzały owoc, ale przecież one nie będą dojrzałe, jeśli najpierw nie będą niedojrzałe. Po prostu jest jednym z rodzajów miłości. Siódmy rodzaj nieco mnie zaskoczył. To mania, miłość obsesyjna. O, ktoś jest, po prostu no, no cały czas myśli o tej osobie, ale już nie taki, taki motylkowy sposób, ale po prostu co robi? Co teraz robi? Co będzie robić jutro? A z kim ona to robi? Może prowadzić do zazdrości, do gniewu, do zaborczości. Ja bym powiedział, że aż dziwne, że Grecy dla niej liczyli to do miłości, ale tak, taka miłość może być również. To też ludzka miłość obsesyjna. I w końcu ostatni. Chociaż w spisie on jest zawsze pierwszy, bo jest na a. Agape. Miłość bezwarunkowa, to co ciągle widzimy w Nowym Testamencie, tak jak mówiłem, tylko kilka razy inne słowo, zwykle agape. Zbiera najlepsze cechy wszystkich innych rodzajów miłości i żadnych wad. Ta miłość jest przywoływana jako miłość Boga do ludzi. I gdybym miał powiedzieć, gdybym był zmuszony powiedzieć, o czym jest cała Biblia, ale zmuszony, zmuszony, że nie mogę rozwijać tematu, muszę wybrać tylko jeden, jedyny werset i więcej nie, to ja bym powiedział, że takim wersetem jest Ewangelia Jana 3,16. Bóg tak bardzo ukochał świat, że dał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to ukochał, to jest egapesen, czyli odmieniony czasownik, pochodzące od słowa agape, od czasownik miłość. Więc miłość, agape jest najdoskonalsza, wymaga poświęcenia, gotowości i oddania. I teraz uwaga, uwaga. Z jednej strony coś oczywistego. Paweł i inni autorzy Nowego Testamentu używają tego słowa agape na określenie miłości Boga do ludzi. Ale też ludzi do Boga i ludzi do ludzi. I tu już są problemy. I o tym jest ten fragment. I o tym są te trzy rozdziały: że są problemy z miłością Agape. Idziemy dalej. Drugi werset. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Apostoł daje tutaj kilka takich, chyba każdy chrześcijanin chciałby mieć dar prorokowania. Tak, żeby wszystkie tajemnice wiedzieć, takie, takie poznanie, taką wiedzę, żeby wszystko wiedzieć i taką wiarę, że po prostu przenoszę to seminarium o trzy metry, bo tak będzie lepiej. A Paweł mówi, a miłości byś nie miał, byłbyś niczym. Kościół w Koryncie cenił dar mówienia językami, o tym było w poprzednich odcinkach, a teraz Paweł bierze tak, mówienie językami, bierze sobie inne rzeczy, które chcielibyśmy mieć, Pisze o prorokowaniu wiedzy, ogromnej wierze i wszystko jest dobre, ale bez fundamentu, bezinteresownej miłości, jest bez wartości. Dlatego myślę, że ten, ten fragment, który dla nas jest taki romantyczny, niepotrzebny, bo tam w ogóle romantyzmu nie ma, chciałem zauważyć, to jest agape, a nie żaden z pozostałych siedmiu rodzajów miłości. To nie znaczy, że w, w związkach między ludźmi nie ma być, ma być agape, ale to nie jest ślubny fragment. E... I Paweł tutaj pisze o różnych działaniach, które bez miłości są do niczego. Nic nie warte. Idziemy dalej, Trzy, trzeci werset. I choćbym część po części rozdał swoją własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, czasem jest tłumaczone na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Mógłbym tutaj pociągnąć, pociągnąć trochę opowieści o chrześcijanach, którzy wydawali się na prześladowanie, bo takie mieli przekonanie, ale wtedy wyczerpałbym na pewno was. A temat niekoniecznie. Więc tylko wspomnę, że różne działania tutaj są w, w tym trzecim wersecie, które powodowały, że jedni chrześcijanie zyskiwali szacunek u innych chrześcijan. A Paweł mówi: no jeśli tak będziecie robić, ale miłości nie macie, nic nie osiągniecie. Nic nie osiągniecie. Patrzę, co mogę ominąć jeszcze. Ok. To już powiedziałem. To mogą. To jest moja, moje współczucie się objawia. No to jaka ma być ta agapę? I Paweł tam pisze. To jest 4 do 8. E, cierpliwa jest. Pierwszy w ogóle cecha. To jest trochę wkurza mnie to, że ta jest pierwsza cecha, wiecie? Taka no, wkurza mnie to, że to jest pierwsza cecha, bo cierpliwa ma być ta miłość. No. Ale uwaga, uwaga, nie dotyczy to cierpliwości względem okoliczności i to jest jeszcze gorsze. Bo cierpliwość wobec okoliczności czasem nie mam. Tutaj jest takie słowo użyte makrotymain, O to oznacza sytuację, w której skrzywdzony człowiek ma możliwość wywarcia demsty, ale nie robi tego, bo decyduje, że nie. Czasem to jest tłumaczone jako wielkoduszność. I tym słowem określa się Boga w jego postępowaniu z ludźmi. To Bóg jest właśnie taki cierpliwy dla nas, taki wielkoduszny. Przyspieszę trochę, żeby Was nie zgnębić do końca. Miłość jest cierpliwa, ta agapę jest uprzejma. Niektórych rzeczy nie będę wyjaśniał, bo one są dość oczywiste. Nie zazdrości. Ta miłość nie zazdrości, to nie jest mania. A co ona, z kim ona teraz robi? Co ona w ogóle robi? To jest agape, ona nie zazdrości. Nie wynosi się, czy nie stara się skupiać uwagi na sobie samym, kosztem innych, świadomie zabierając ich ich przedstawienie, ich światło, tylko taka nie jest miłość, agape. Nie wynosi się, nie jest nadęta i nie jest chełpliwa. Nie prowadzi rachunku krzywd, czyli. E, Ania, a w 2012 roku powiedziałaś mi, że. I wy tutaj, tu, nie, tak nie ma być. E, wszystkim wiąże nadzieję, wszystko przetrzyma, wszystkiemu wierzy i, najważniejsze, nigdy nie ustaje. I to w ogóle jest nieludzkie. No bo wszystko nasze ustaje. To tylko pokazuje, że to jest jednak takie Boże, Boży rodzaj i miłości. Ale nie wiem, jak wy, bo patrzę, jakby można wpaść w pesymizm czytając ten, ten tecz od 4 do 8. Bo ja tak patrzę, patrzę na siebie i bywa inaczej, bywa. Można wpaść w depresję patrząc na te cechy i poszukując ich u siebie. I bo ja jestem daleko od takiej wspaniałej miłości, do ludzi, podkreślam do ludzi. Bo Paweł pisze tutaj przypominam, jaki jest kontekst o kościele. On nie pisze o miłości do Boga, on pisze o miłości do ludzi, bo chwilę wcześniej krzyczał na Koryntian, a wy się koncentrujecie na czymś, robicie sobie podziały. Zamiast się kochać, zamiast tworzyć miłość Agapę między sobą i budować kościół, to o tym jest ten fragment. On nie jest o romantycznej miłości dwojga zakochanych, którzy idą do ślubu, tylko on jest o paskudnym kościele, który. Miało być inaczej, ale jest jak jest, ale wróćcie do agape, Paweł mówi. Dlatego to jest takie cenne, bo obojętnie do jakiegoś ciała to przyłożymy, czy do naszego, czy do innego, zawsze znajdziemy zachętę, że mamy wzór, do którego mamy iść. A to, co mi osobiście przywraca nadzieję, to wielokrotnie powtarzane w Nowym Testamencie zapewnienie, że Bóg mnie agape, że Bóg mnie kocha. On mnie uratował, bo tak chciał, a ja mam stawać się lepszym według tego wzoru, i to jest dla mnie wzór, i tam mam iść. Taki chcę być. I kiedy byłem w liceum, na katechezie, ksiądz katecheta powiedział: weźcie sobie to, ten fragment listu do Koryntian, i tam, gdzie jest miłość, to między od 4 do 8, wstawcie swoje imię. I było: Ktawery czeka cierpliwie. Ktawery postępuje uprzejmie. No to było niepotrzebne, Magda. Ksawery nie da wdrości, się nie wynosi. Ksawery nie jest nadęty, ksawery postępuje taktownie, ksawery nie szuka własnej korzyści i tak dalej, i tak dalej. To wychodzi kiepsko, ale to jest wzór. Bo Bóg, mimo tego, jaki ja jestem i że ja tutaj nie pasuję, to on tam jest i on tu pasuje i On mnie kocha, bo chce. Więc ja chcę iść w tę stronę tego wzoru. Teraz przechodzimy do ostatniego, do ostatniego kawałka tej, tej definicji. Miłość nigdy nie ustaje, bo to jest super ważne. Tym bardziej, że Paweł dalej pisze: a proroctwa? te się wypełnią. Języki te ustaną. Wiedza jej świeżość przeminie. Uwielbiam to tłumaczenie, ale tak jak powiedziałem, ono jest lepsze od oryginału, bo w oryginale Paweł jest prostym, znaczy on nie był prostym człowiekiem, ale podoba mi się ten jego taki szorstki styl. On mówi dokładniej, proroctwa staną się bezużyteczne, języki ustaną, wiedza stanie się bezużyteczna. I on kilka kro I dalej, gdy pisze o tych yy, porównaniu dalej do zachowań dziecka i dorosłego, do prorokowania i poznawania wszędzie używa słowa bezużyteczne. On to powtarza. On pisze, gdy mówiłem, jak, kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, i tak dalej tak dalej. Kiedy stałem się mężczyzną, to stało się bezużyteczne. Dosłownie w Grece tam jest. Dalej. Yy, gdy nastanie czas doskonałości, to to ograniczone będzie bezużyteczne. Ej, ale użyteczność to jest kategoria taka między ludźmi. Nasza miłość ma być użyteczna dla nas, bo ma budować kościół. I co najważniejsze, miłość nigdy nie ustaje ma wartość wieczną, dostępna jest od dziś, i już dziś możemy do niej dążyć do czegoś, co nigdy nie ustanie i nigdy nie przestanie być użyteczne, wartościowe. Dwunasty werset, przedostatni. Widzimy zagadkowe kontury, tak pisze w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego w Biblii Warszawskiej jest, widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, w interlinearnym, patrzymy bowiem teraz przez lustro w zagadce, cokolwiek to znaczy, ale to dla nich było doskonale znane, to wielokrotnie zresztą mówimy przy okazji Wieczerzy Pańskiej, gdy ten fragment czasem przywołujemy. Lustro w starożytności to nie był ten piękny, taki wiecie... Piękny kawałek szkła, który odbija dokładnie. I dla nich to było tyle wiadomo, że koryt między innymi eksportował lustra. Oni je wyrabiali. Więc wiedzieli, że trzeba tak długo polerować, że będzie taki w miarę wyraźny obraz. W miarę. Z naciskiem na w miarę. Więc wypolerowane kawałki dawały jakiś obraz, ale to było porównane przez Pawła. No i właśnie tak widzimy te wieczne rzeczy. Ale przyjdzie czas. Kiedy te wszystkie nasze poznania i prorokowania będą już bezużyteczne, ale to jak zobaczymy Boga, to będzie dokładnie jak będziemy go widzieć, a nie jak w lustrze, tak wiecie, tak rozmazane, tylko dokładny, ostry obraz. A jedynym sposobem na to, żeby tam się znaleźć, tak naprawdę można powiedzieć, jest miłość, agape, którą ma Bóg dla nas i którą my mamy mieć dla siebie. To bynajmniej nie podważa zbawienia z łaski, bo właśnie jeśli mam taką miłość, to znaczy, że ją dostałem w predencie a dostać ją mogę tylko z łaski Bożej. I 13 werset, Paweł, Paweł kończy ten fragment, teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest miłość, czyli tamte są kiepskie, tak? No nie. Werset 13 nie zawiera, przypominam, doktrynalnej jakiejś takiej porównania, doktrynalnej definicji, on daje pewien obraz, że miłość jest Bożym wynalazkiem, to jest najwznioślejszy rodzaj miłości, i on nie mówi, że to wiara i nadzieja jest gorsza. On mówi raczej, że nadzieja, którą lokujemy w Jezusie, łączy się z tym, że On zapłacił za, nas, za nasze grzechy. I w związku z tym, w przyszłości mamy tą przyszłość zagwarantowaną z Bogiem. Wiara to jest ufność Bogu. W pierwszym wersecie 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków czytamy, że wiara jest podstawą spełnienia się tego, co jest treścią nadziei. I zarówno wiara, jak i nadzieja, one są skierowane do Boga i skupione bardziej na Bogu niż na ludziach. W zasadzie wyłącznie na Bogu. Tymczasem miłość, choć skierowana do Boga, mówię o miłości chrześcijan do Boga, jest tu i teraz i ma być skierowana także do ludzi. Ja nie mam wierzyć w ludzi, nie mam ufać ludziom. Oczywiście mam tak na ludzkim poziomie, ale to nie ma być takie, taka wiara, nadzieja, jak, jak, którą kieruję do Boga. Natomiast miłość ma być dokładnie taka do ludzi, jak do Boga. Bo on wcześniej mówił, Wy koryntianie, leżycie w miłości. Na drugorzędnych i trzeciorzędnych rzeczach się skupiacie, zamiast na pierwszyrzęd, który jest miłość, i macie budować ten kościół, żeby innych przyciągać do Chrystusa, a wy jesteście w tym kiepscy, więc kierujcie to do ludzi. I tutaj dwóch, jednych takich dwóch gości, których cenię z ich komentarzy, makartur pisze tak: Cele, wiary i nadziei zostaną w pełni zrealizowane w niebie, w przyszłości. Jednak miłość, bo cnota, trwać będzie wiecznie. To jest jedne ujęcie. Tamte cele się kończą. W przyszłości one już będą zrealizowane. Już nie mam co mieć nadziei, że będę z Bogiem, skoro jestem z Bogiem. Już nie mam co ufać Bogu w znaczeniu wierzyć w niego, bo już go widzę. To będzie zakończone w przyszłości. Ale miłość będzie wieczna. Nawet wtedy. A Barclay pokazuje jeszcze inne ujęcie, takie plastyczne, że w takim znaczeniu miłość jest większa od wiary i nadziei. A nie, że tamte są gorsze, ale w takim znaczeniu jest większa, że wiara bez miłości jest chłodna, a nadzieja bez miłości jest ponura. Wiara jest chłodna, a nadzieja ponura. A miłość jest ogniem, który roznieca wiarę i światłem, które nadaje nadzieję, zamienia w pewność. Wybacz Ania. No. <grych> Sam apostoł pisze natomiast. Już zostawmy MacArthur'a i zostawmy Barclaya, ale apostoł Paweł na samym początku pisze, bez miłości byłbym niczym, bez miłości nic bym nie osiągnął. Lądujemy. Co Paweł chciał przekazać Korentianom, sobie współczesnym dwa tysiące lat temu. I tutaj musimy bardzo mocno znowu osiąść. On pisał do konkretnych ludzi i wiedział, jakie mają, w czym są kiepscy. Tak wprost mówiąc, bo to z, niego, z jego listu to wynika. A drugi list do Korentian przecież jeszcze bardziej im jedzie. Ale z miłości, z troski. Patrząc na te rozdziały 12-14, widzimy, że on zarzuca w chrześcijanom, że skupiają się na sobie i dzielą się na frakcje, a brakuje im czystej miłości. Paweł pokazuje, że wszystko, na czym się koncentrują, robią źle zatem. Obojętnie, co robią, jeśli nie ma... Fundamentem nie jest wzajemna miłość, robią to źle i jest to bezwartościowe. Wszystko. I podkreśla wielokrotnie, że wszystkie te obdarowania, o których on mówił, mają służyć wspólnocie, a tak nie jest, bo Koryntianie oddalili się od postawy, którą opisuje to słowo Agape. Oddalili się od bezwarunkowej miłości dla innych. Takiej, jaka Boża miłość jest. I on mówi: Jeżeli w kości... robicie kościół i robicie to bez takiej miłości, to to jest bez wartości. Patrzę, to mogę ominąć. Apostał dobitnie pokazuje, i to było proste, taki przekaz do nich i do nas też już, ale do nich. Najpierw skupiamy się na przekazie do oryginalnego odbiorcy. Bez miłości do Twojej wspólnoty, obojętnie jakiej służysz, robisz rzeczy bez wartości. to może być drudgocące, to może być karnodzieja, który nie kocha swojej wspólnoty, a robi wspaniałe kardania, które nie mają żadnej wartości w Bożych oczach. Ludzie mogą na niego patrzeć, uch, ale on jest wspaniałym gościem. A Bóg na niego patrzy, moje dziecko, po prostu znowu nic wartościowego. A tamten, o, a tamten za trzech robi w tej, w tej służbie technicznej i tego, nikt tego nie widzi. Tej, ale on robi. Moje dziecko, ty to robisz, dobre rzeczy. Do czego ich wzywa, tych koryntian? To widzimy w XIV, w XIII rozdziale do niczego. 13 rozdział jest opisem sytuacji, bo on jest dygresją, on jest taką myślą, Ej, no ale miłość, no wiecie, no miłość jest taka, więc 14.1 daje nam zastosowanie, zabiegajcie o miłość, a potem dopiero o dary. Zanim zaczniesz cokolwiek innego robić, a masz robić to, to i to, to najpierw staraj się o miłość do braci i sióstr. I tam zobaczcie, tam jest w ogóle zabiegajcie, to nie jest tak, że ja teraz tu wchodzę i mam miłość. To jest żadne zabieganie, po prostu dostałem. Zabiegajcie o miłość. I teraz coś, co może być zaskakujące, ale myślę, że musimy to powiedzieć, bo szukamy zawsze zastosowań yy, fragmentów biblijnych dla nas dzisiaj, na dzisiaj, do XXI wieku, żeby wszyscy mogli to zrobić. A zastosowanie pierwszego listy Koryntian 13 rozdział dotyczy wyłącznie chrześcijan. Podkreślam wyłącznie. Nie ma żadnego innego zastosowania. Nie ma żadnego zastosowania dla niechrześcijan. chrześcijan. Ten fragment może nie istnieć dla niechrześcijan, chrześcijan, zresztą nie tylko ten. Skąd to wiadomo? Bo cały wywód rozdziałów 12-14 dotyczy darów wewnątrz Kościoła, wspólnoty Kościoła i cały jest skierowany wyłącznie do chrześcijan, cały list. On nie pisze do niech chrześcijan. I to zastosowanie jest tak proste jak budowa cepa. Zabiegaj o miłość, by była powodem wszystkiego co robisz, bo bez niej nic z tego co robisz nie ma prawdziwej wartości. Zabiegaj o miłość. A gdyby miał powiedzieć, ale co z tego mają wyciągnąć ludzie, którzy nie są pewni, czy są chrześcijanami, albo po prostu wiedzą, że nie są. To by powiedział, że jedynym, chociaż wart, wartym życia i śmierci zastosowaniem dla niechrześcijan chrześcijan jest nawróć się i dołącz do tego kościoła. Zastosowanie jest dla domu, dla rodziny. To jest list do rodziny, nie list do całego świata. Ale jednocześnie za, mamy zachęcać. My mamy prze, przejawiać tą miłość, żeby ludzie patrzyli na tą naszą rodzinę i by powiedzieli, ja też tamte należeć. Więc jeśli jesteś osobą nawróconą i wierzysz w Jezusa, ufasz Jezusowi, buduj braci i siostry. To jest dla nas zastosowanie tego. To nie jest kazanie na ślub, to jest o tym, że mamy my tutaj budować braci i siostry przez okazywanie bezinteresownej miłości agapę, taką jaką Bóg nam okazuje, bo cokolwiek bez niej nie ma żadnej wartości. A jeśli możesz, nie możesz sobie tego powiedzieć, to mówię, ponieważ nie wiadomo kto tego słuchać będzie, albo kto tego słucha jeżeli myślisz, że nie wiesz, albo wręcz wiesz, że nie ufasz Jezusowi, że on nie jest Twoim Panem, to zachęcam pomyśl o Jego ogromnej miłości. Że on umarł za wszystko, co złe w Twoim życiu, w moim i wszystkich tutaj, za wszystkie grzechy. I niech Jego miłość przyciągnie Ciebie do niego i do tej rodziny. A jeśli myślisz, że nie pasujesz, bo jesteś jakiś tam to pomyśl, że my wszyscy jesteśmy tutaj jacyś tam i byli w Koryncie jacyś tam, bo inaczej Paweł nie pisałby pod Bożym natchnieniem tego listu. Budujmy się w takiej bezinteresownej miłości, która na co dzień jest poza naszym zasięgiem, ale w Duchu Świętym jest w zasięgu. Amen. Powstańmy, pomódlmy się. Święty, ukochany Boże, Tobie chwała, Ty jesteś doskonały i Twoja miłość jest doskonała, i Twoja miłość jest bez zarzutu, Twoja miłość jest całkowita, pełna. I takiej miłości, Panie, prosimy dla nas. I przypominaj nam, Panie, że Ty chcesz takiego kościoła, jaki jest. Nie wyparłeś się Koryntu, nie wyparłeś się innych kościołów, bo my jesteśmy Twoimi ludźmi. I Boże Duchu Święty, prowadź nas, byśmy jak najbardziej zbliżali się do tej właśnie miłości, do agapy, którą Ty nam pokazujesz i którą my mamy sobie wzajemnie pokazywać. Dla Twojej, Panie, chwały i dla wzrostu Twojego Kościoła. Amen.